dobry Państwu. Wracamy do naszego studia po krótkiej przerwie, ale tylko na chwilę, ponieważ już teraz przenosimy się do Sejmu. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Wojak wraz z posłem Piotrem Kaletą, ale o tym już za chwilę. Aleksandrze, oddaję Tobie głos. Tak, znajdujemy się w Sejmie. Już za kilkadziesiąt minut rozpocznie się dzisiejsze posiedzenie Sejmu, a tak jak już powiedziałaś, moim dzisiejszym gościem będzie wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, wybory wygrywa się frekwencją na marszach czy głosami? Oczywiście, że głosami, ale na pewno marsze czy jakiekolwiek takie te spotkania przedwyborcze są niezwykle istotnym elementem kampanii wyborczej, która wprawdzie się jeszcze nie zaczęła, ale każde ugrupowanie ma na to jakiś pomysł. Pytanie, czy lepszy, czy gorszy. Akcja, reakcja. Czy będzie jakaś odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na marsz Miliona Serc, który zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk? No cóż, ta akcja to będzie polegała na tym, że będziemy chcieli zmobilizować serca wszystkich Polaków, niekoniecznie na marszu, ale przy urnach, żeby przede wszystkim licznie wzięli udział w wyborach, ale też zdecydowanej większości zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest po prostu dobry wybór. To wszystko, co ostatnio widzimy w pojawiających się relacjach medialnych, pokazuje, że rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, no te rządy lewicy, bo to chyba tak trzeba nazwać, były rządami niezwykle szkodliwymi dla naszej ojczyzny. Kontynuację dobrej zmiany trzeba podtrzymać, trzeba utrzymywać, a my chcemy Polaków przekonać nie marszami, nie takimi demonstracjami czy graniami na emocjach, jak robi to Donald Tusk, tylko chcemy przygotować odpowiedni program, który jest w końcowej fazie jego dopieszczania, doprecyzowania. I myślę, że to jest właśnie istota sprawy. Dlaczego? Ponieważ wokół tego programu będzie się, myślę, rozgrywała kampania wyborcza, ponieważ nikt inny takiego programu nie ma. Nie ma programu realnego, dobrego, właściwego i przede wszystkim napisanego przez Polaków. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica taki właśnie program pisze, właśnie w oparciu o te spotkania, które są czymś merytorycznym, konkretnym, a nie grom na emocjach, jak to robi pewien człowiek o określonej barwie włosów. Panie pośle, powiedział pan, że program jest już na wykończeniu. Chciałbym zapytać, czy również niedługo poznamy może listy wyborcze? To jest oczywiście decyzja kierownictwa partii i te, tak jak powiedziałem, też co można też wywnioskować, polega to na tym, że jesteśmy Zjednoczoną Prawicą. Jeszcze są inne środowiska, które również są w naszym obozie politycznym. Być może pojawią się kolejne, które chcą do nas dołączyć. W związku z tym to jest pewna też misterna konfiguracja, którą kierownictwo partii musi zrobić tak, żeby te listy przede wszystkim były mocne, żebyśmy mogli doprowadzić do sytuacji takiej, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło po prostu w dalszym ciągu rządzić w naszym kraju. Czy jedną z tych partii będzie na przykład partia Kukiz 15? Nie wiem, czy Kukiz 15 jest jeszcze jakąś taką partią dominującą niewątpliwie, to znaczy się liczną, istotną, niewątpliwie środowisko, które przecież też wyniosło pana Pawła Kukiza do jego sukcesu wyborczego prezydenckiego, bo przypomnę, że tam było chyba 20%, w związku z tym z kapitałem politycznym też się trzeba liczyć. I oczywiście pewne pomysły, które Paweł Kukiz próbuje wprowadzić, one wymagają pewnego może doprecyzowania czy pracy nad tym, ale to są niewątpliwie sprawy, na które trzeba zwrócić uwagę. I wydaje mi się, że przy całym kolorycie Pawła Kukiza jako artysty, też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że dużo z tych propozycji są godne rozważenia właśnie w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Panie pośle, to może teraz wróćmy już do Sejmu. Dzisiaj na sali obrad posłowie będą zajmować się ustawą o komisji badającej rosyjskie wpływy. Dwa tygodnie temu Senat podjął uchwałę o odrzuceniu tej ustawy. Jak dzisiaj zachowa się Sejm? No cóż, to nie była żadna dla nas jakaś nowość. Spodziewaliśmy się takiej decyzji, oczywiście liczyliśmy na to. No liczyliśmy, może to złe słowo, ale Senat mógł zrobić to dużo wcześniej, tylko przeciągał to w maksymalnym czasie tego terminu konstytucyjnego, który posiada. Wczoraj odbyło się głosowanie bardzo szybkie, krótkie głosowanie, bo to jest jedno głosowanie nad wniosek na odrzucenie tej projektu ustawy na Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie jest za tym, to głosowanie zostało wygrane. Myślę, że dzisiaj w blokach albo porannym, albo wieczornym ta decyzja przez Sejm zostanie podjęta, wtedy już tylko podpis pana prezydenta i do roboty. Czy w takim razie możemy spodziewać się, że w Zjednoczonej Prawicy będzie jednomyślność oraz pełna mobilizacja? Oczywiście, że tak. To jest jak gdyby coś absolutnie koniecznego i oczywistego, ponieważ Polacy mają prawo, wręcz muszą wiedzieć to, co się działo za czasów
tych rządów, paskudnych, wstrętnych rządów. Zresztą te wszystkie rzeczy, które się chociaż dzisiaj pojawiają, dotyczące chociażby odpadów, śmieci, tego wszystkiego, co od Niemców zostało tutaj przywleczone przez tamte poprzednie rządy. Polacy muszą wiedzieć, w jakich byli rękach. I co najważniejsze, być może na dzisiaj najważniejsze jest to, w jakich mogliby być rękach, gdyby rzeczywiście nierozsądnie podeszli do kwestii elekcyjnych, do kwestii wyborów. I myślę, że tutaj to, co mamy okazję obserwować chociażby w programie, w serialu Reset, pokazuje nam, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, że są jeszcze przecież pewnie dokumenty klauzulowane, które są objęte jakąś tajemnicą, do których dziennikarze nie mają dostępu. Trzeba to przecież oczywiście w miarę możliwości odtajnić i pokazać naprawdę, w jakich paskudnych rękach była wówczas Polska. Jak już jesteśmy przy serialu Reset, to właśnie jeden z jego twórców, profesor Cęckiewicz, chciałbym zapytać, czy będzie on oficjalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, aby zasiadł w tej właśnie komisji. Niewątpliwie pan profesor by się bardzo tam przydał, ale te decyzje są przed nami. To jest oczywiście, wyrażam swoją opinię. Te decyzje są przed nami, ponieważ pamiętać należy, że oferta, która jest, żeby ta komisja powstała, dotyczy wszystkich klubów. To nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. My słyszymy o tym, że bardzo wiele osób, przepraszam, ugrupowań politycznych odcina się od tego, że nie będzie brało udziału, a szkoda, bo na przykład mógłby w takiej komisji uczestniczyć Tomek Trela, który właśnie się tutaj bardzo rzucał, że on powątpiewa w istnienie takich dokumentów. Wtedy bardzo chętnie bym go posłuchał na takiej komisji, jak właśnie pracuje na takich oficjalnych dokumentach. Mina jego pewnie by była dla nas wszystkich bezcenna. W takim razie chciałbym jeszcze zapytać, ponieważ właśnie opozycja zapowiedziała, że będzie bojkotować tą komisję. Czy w takim razie tych 9 członków, którzy będą powołani do tej komisji, to będą tylko propozycje Zjednoczonej Prawicy, jeżeli opozycja nie zgłosi swoich kandydatów? No na to wygląda. No jeżeli nikt nie będzie chciał podjąć tej również rękawicy, oczyścić się. Przecież ta komisja jest tą płaszczyzną, gdzie opozycja mogłaby zadawać trudne pytania Prawu i Sprawiedliwości. No ale sami stwierdzałem, że widocznie takich trudnych pytań nie ma, bo jesteśmy uczciwym, dobrym rządem, propolskim rządem. No ja się nie dziwię, z jednej strony będąc w ich ugrupowaniu, że oni się zachowują tak, jak się zachowują. Natomiast co do samego składu komisji, oczywiście jesteśmy przygotowani do tego, że jeżeli propozycji ze strony innych klubów nie będzie, obsadzimy ją w ramach tego wszystkiego, co ta ustawa zawiera. I na tym musimy skończyć naszą rozmowę. Moim Państwa gościem był wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta. Pięknego dnia Państwu życzę. Dziękuję uprzejmie. To był Aleksander Wojak. Bardzo dziękujemy za tę relację, za tę rozmowę prosto z Sejmu. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się na konferencję prasową rzecznika rządu pana Piotra Müllera, a po konferencji zapowiadany przeze mnie wcześniej program Smaki Lasu. Bardzo Państwu dziękuję za dziś. Do widzenia i do zobaczenia. Szanowni Państwo, chcielibyśmy jeszcze...